body in the club. Cześć, witajcie przed moim Boszu. Dawno nie było żadnych motovlogów. Także z racji, że zreanimowałem jakimś cudem moją kamerkę, chyba. No nie wiem, czy to się nagra w tej chwili. Mam nadzieję, że tak. Z racji, że ją zreanimowałem, to wiem, że coś wam nagram. A jakiś króciutki motovlog, bo tu kartę mam malutką, gdzie wiele nie zmieści. Ja bym też nie wiedział, to strasznie krótkie przełożenia, kiedy jedziemy czwórką. A jeszcze przerywa, kurczę, stał normalnie jest 2-3 dni. No, zapalić nie chciał. Się stanie mu dane zapalił, ale... Ale tak, to diabeł, kurczę, cię ortaśny, zapalić nie chciał. Ciekawe, czy się mi trzyma, bo się mi to szybko odkręca. Ja sobie stanąłem, dokręcę. A wszystko dlaczego się odkręca? No, z bardzo prostej przyczyny. Kurczę, się jeździ tak. Na kole. A nie normalnie jak ludzie. Ale dobra, bo silnik jest odpalony, to nie będziemy go męczyć. A i co ja wam powiedzieć? Nakręciłem mam audiologa, którego już wam rzuciłem. O, jedzie misiaczek. Misiaczek jedzie! Misiaczek, pan policjant. A ja na kolej. No i prawie, ale sąsiad. Nie lubię go. Bo dał mi już... Znaczy mandatu mi nie dał, ale... Ale miałem parę nieprzyjemnych momentów z nim. Kurczę, ten tył mi skacze, bo jest nierówna felga. A nie mam czasu tego zrobić, żeby całą felgę zmienić. Dobra, mam minęła nagranie. Minutę 30. Szał pał. A my niektórzy jeszcze nie wiedzieli. No to już gdzieś chyba mówiłem na tym audiologu. Jak nie, to na pewno ci, co na fanpage'u mnie śledzą, to widzieli. Zamówiłem sobie SJ-kę. Z mojej kieszeni miała być za hajsy z YouTube'a, ale że hajsy z YouTube'a jeszcze nie doszły i nie wiem kiedy dojdą w ogóle, czy w ogóle kiedyś przyjdą. To z tej racji, że tak szybko nie chcę przyjść. Wiem, że mam hajs. A to kupię, nie będę kupował silnika do moto, nie będę nic innego kupował, tylko zainwestuję w YouTube'a, no. Czyli w nagrywanie dla was. Wydaję na tę SJ-kę 470 zł. Mam prawie 480, także to nie jest, no nie są małe hajsy. Także mam nadzieję, że uszanujecie to. Łapka mi w górę. To mam takie papcie i tak się średni jeździ. Jedź chłopaki, jedź. Aj, nie wyszła mi guma. Chwilę nie jeździłem i wyszedłem z sprawy. Kurczę, wszędzie ludzi pełno. Się ułożył, tak ja. Tylko, że ja nagrywam. Sami znajomi. Już tak teren tu poleciał. Nie no. O, wiem, którędy pojadę. Taką jedną dróżką. Wcale tak nie na temat, nic nie gadam. No ale wiecie, zrozumcie to, że... Kurczę, tyle czasu nie nagrywałem. Tak, kamerka siadła. Pierwsze tak, nie chciałem się w ogóle uruchomić, to jest jedna rzecz. Udało się mi ją odpalić, żeby ją uruchomić. Co pojedziemy taką fajną dróżką. Świeżo zrobioną. Udało mi się kamerkę odpalić. To pojawił się znowu inny problem. Jaki? Taki, że nagrałem o tego test. Jaki fajny piaseczek. O. Czekajcie, bo sobie nie mogę odpuścić. Muszę pogrzebać. No i dobra, nagrałem wam ten test Peugeota XPS CT 125, swoją drogą. Taki sprzęt. A, to nie widać. Jakie to w ogóle małe ma... Jak to mi się nagrywa. Ja tu widzę, jak to mi się nagrywa, 4 minuty. I zrobiłem wam ten test, ładnie wszystko pięknie nagrałem. Kurde, tyle się ogadałem do was. Przyjeżdżam do domu, zadowolony już do obróbki. Patrzę, kuźwa. Kuźwa mać, no. Szleban mnie trafił wtedy, bo nie mogłem drugi raz tego nagrać, nie miałem takiej opcji. I okazało się po prostu, że kabel tego od mikrofonu odpadł i się nic nie nagrało. I mam nadzieję, że chociaż teraz się to nagrywa. A nie, to normalnie ta kamerka pójdzie na złom. Swoją drogą. Jeżeli ta kamerka jeszcze kiedyś będzie chciała chodzić, współpracować,
I jeżeli uda się mi zrobić inne, powiedzmy, mocowanie, znaczy się mikrofon inaczej podpiąć do SJ-ki niż poprzez właśnie ten aparat, to być może ten aparat jakoś tam wam rozlosuję, czy rozdam, jak ktoś będzie chciał, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie chciał takiego złomu, można powiedzieć, już nie aparat. Ale ktoś by chciał na próbę, powiedzmy, sobie się nauczyć nagrywać, to się tam jakoś będziemy mogli dogadać. I czy ja tędy przejadę przez tory? Chyba nie, pojedziemy naokoło. O luju, jakie to kamery. I co jeszcze nowego? No, zamówiłem sobie kask. Kurde, miał być na spot w Krośnie, no i wychodzi na to, że go nie będzie na spocie w Krośnie. Oczywiście mojego kasku nowego. Ale fajny znak stop, na którym nic nie widać. O, jadę policaje może? Patrzmy. Czy to karetka? Chyba karetka pojechała tam do góry. Ale policaje jechali. Sami nic nie zrobią, nie? To się przejmuję. Ej, będę powoli kończyć, bo tu mam tylko gigówkę kartę bodajże sadzoną. Bo moje dwie czureczki sobie tam leżą już przygotowane na spocik. Spodziewam się, chyba to się nie dzieje jutro. Materiał wrzucę panie dziś. Mam nadzieję, że go wrzucę. Wiesz, dupa, ja mam dziś jeszcze unboxing do wrzucenia. Gdzieś tu coś jedzie. Także nie wiem, czy akurat tego motologa rzucę dzisiaj. Chociaż nic wiele sensownego tu nie gadam, no ale... No raz musi być tak, raz tak. Najbardziej po takiej przerwie. Tu mamy złom, na którym muszę się wybrać, o kurczę, i przywieźć cały mój złom z domu. Bo jest już tego sporo. O, tu będę widział, czy będę jechać. I co to jedzie? Karetka. Także karetką się nie przejmujemy. Pewnie jakiś wypadek, zędla, bla bla bla. Ludzie umierają, giną. A tutaj coś obgrodzili? A czekaj, bo to były jakieś kurde... Studnie chyba. Wreszcie ktoś się zmanił, żeby to ogrodzić. Pewnie się ktoś chciał utopić tym. To samo. Dziury jak z tym. Aż to nie będzie widzieć, bo to do tej kamerce to... Nie wiem, czy to cicho teraz nie mówię, kurde. Ile mamy? 7 minutek. A jeszcze pewnie 2 minutki się nagra. Także niewiele. Doki doki. A może napiszcie w komentarzach, co tam was w ogóle słychać. Jak tam u was... Po wakacji jak w zasadzie, bo to już ostatnie dni wakacji, a to stoi kontener ze złomem, ja to się to może skraść. No ale... Bo wy opowiedzcie mi to w komentarzach, no bo za chwilę zgubię. W komentarzach jak tam u was wakacje, czy raczej koniec wakacji, a widzicie, tu mam taką śrubeczkę, która się mi odkręca. A powiedzcie co tam ciekawego u was, no kurczę. U mnie nic wiele ciekawego się nie działo, poza spotami, zlotami, no dobra, dużo się działo. Na tych wakacjach się naprawdę dużo działo. To nie ma co mówić. No ale opowiedzcie, co się tam u was na wakacjach działo. Jak spędziliście wasze wakacje? No i za chwilę się mi znowu rozkręci do śrubka, będę się dokręcić. No i dobra. Będę kończyć. Tak, ogląda do końca. No to oczywiście daję łapkę w górę, nie? Tak dla motywacji, kurczę, od dawna motovlogów nie było. Taka reactivation trochę. I następny motovlog albo się pojawi jeszcze z tą kamerką. Nareszcie mi coś tu ze przodu, pewnie błotnik odpada całkowicie. Albo się pojawi na SJ-ce już. Chociaż wątpię. Nie no, postaram się jakoś na tej SJ-ce coś wykminić, żeby dla was coś nagrać. Ty możemy sobie potrenować w sumie, bo już tu niedaleko do parkingu, ale nie no, bo mam papcie, a nie buty. Dobra, tu sobie zatrzymamy, o, pięknie, ładnie. I idziemy na kole. Wszystko 100% przepisowo. Dobra, nie trzymajcie się, cześć. My się czas kończy. Przedajmy w boszu. No i zapraszam do następnych moich filmów, które popają się gdzieś, być może już niedługo. Także elo!